Sprawa jest publiczna, więc publiczne instytucje muszą się nią interesować i o nich pisać. Proszę Państwa, woli uspokojenia nastrojów, bo wiem, że to spotkanie, na którym Państwu bardzo zależało, spotkanie, na którym zależało też inwestorowi Karolowi Cikutowi, to jest początku tej sprawy. Tu jeszcze nic nie jest przesądzone, ani czy chlewnie powstaną, ani jakie one będą, ani jaki nabierze ostateczny kształt ta inwestycja. Na chwilę obecną, powiem pokrótce, został złożony wniosek przez pana Karola Szykota o budowę chlewni. On za chwilkę rozwinie, na czym będzie polegać ta jego, czy miała polegać ta jego inwestycja. Procedura jest taka, że w tym momencie inwestor prócz raportu oceny oddziaływania środowiska i oczywiście wniosku wydanie decyzji środowiskowej przez wójta, no określa, że nakreśla plan swojej inwestycji. Ja jestem zobowiązany przed wydaniem decyzji środowiskowej jako organ wydający decyzję zapytać wszystkie instytucje do tego zobowiązane i poprosić je o wyrażenie opinii. Taką opinię wyraża marszałek województwa lubelskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Sanepid i wszystko. Te instytucje wyrażają swoje opinie. W trakcie przygotowania swojej opinii też dopytują o pewne kwestie związane z raportem i z planowaną inwestycją. Bez zapytania o opinię z tych instytucji ja nie mam prawa wydać decyzji środowiskowej, zgody na wykonanie tejże inwestycji. Czynnik społeczny, proszę Państwa, uważam, choć prawo mówi troszeczkę inaczej, czynnik społeczny uważam za decydujący. Nic w tej kwestii się nie zmienia, mimo że prawo niewiele tutaj w tej kwestii wójtowi pozwala zrobić, bo mówi o tym, że wójt ma obowiązek informować w sposób zwyczajowy przyjętych mieszkańców o toczącym się postępowaniu na każdym jego etapie, czyli o rozpoczęciu, o sprawach w trakcie, no i zamiarze wydania decyzji. Natomiast, jak mówi ostatnio orzecznictwo ogólnie dostępne, wójt nie może sugerować się zazwyczaj negatywną opinią mieszkańców. Otóż ja Państwu powiem, że ja z taką interpretacją się absolutnie nie zgadzam i nie czuję się organem wydającym decyzję w sposób w tym kraju ostatnio bardzo popularny, czyli nie chcę robić za przysłowiowego długopisa, który wydaje decyzję, bo tak akurat chce naczelnik, czy chce jakaś tam polityczna wola. Nade mną żadnej politycznej woli nie ma. Ja się z Państwem dogadałem na piątą kadencję już i zapewniam o tym tutaj, po tysiąckroć to powtórzę. Mówiłem zresztą o tym Karolowi, skądinąd chłopakowi, którego znam, który był na stażu w urzędzie, bardzo sympatycznemu zresztą, którego osobiście nawet lubię, jego tatę również, nie ma tu żadnych między nami wstrętów, ale mówiłem Karolowi, myślę, że Karol o tym pamięta, kilka miesięcy temu, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy, Karol zapytał, co ja zrobię z tym, jak on chciałby budować chlewnię. Pamiętasz, Karol? Wtedy powiedziałem, jak załatwisz to z ludźmi, ja nie widzę przeszkód, ale musisz to załatwić z ludźmi. Tak było? Tak. Dokładnie. I tego się trzymamy i tak, proszę Państwa, będzie. Oczywiście to trochę zna przepisy, to się trochę interesował, a wiem, że część z Państwa bardzo jest w tej kwestii już naczytany, to wie, że jakby możliwości wójta są ograniczone. Jeśli inwestor będzie się mocno upierał, mimo negatywnych kolejnych decyzji wójta, może sprawa trafić do sądu, no i wtedy jakby ręce ja mam też związane, mimo którego jakby oddania sprawie i braku akceptacji. Natomiast Państwo możecie dużo więcej. Na pewnym etapie ten czynnik społeczny, mimo że nie jest sformalizowany w swoim wyrazie, to no nie ukrywajmy, wpływa poprzez informacje medialne, poprzez protesty, poprzez stawianie kontry inwestycjom, no wpływa też na te organy, które wydają decyzje. Muszę uczciwie powiedzieć, proszę Państwa, bo dziś dosyć dokładnie czytałem raport oceny oddziaływania na środowisko i opinie, pytania, które wyraziły instytucje do tego zobowiązane, czyli Sanepid, czy Wody Polskie, czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tutaj absolutnie nie będzie to przytyk w kierunku inwestora, ale firma, która przygotowała ten raport, naprawdę się nie przyłożyła. Zresztą Państwo czytaliście pewnie w części raportu, bo on jest dostępny jako element dysputy publicznej jest dostępny i pewnie się ze mną zgodzicie, bo pani ta przemknęła się po tak istotnych sprawach jak kwestia Gnojowicy,
jej ilości, jej zutylizowania poprzez wylanie na pola, przemknęła się poprzez kwestię pyłów, kwestię hałasu i tym podobnych wielu, wielu elementów. Dlatego też tak wiele pytań do raportu jako załącznika wniosku inwestora i te pytania, na te pytania pani, państwo, ci, którzy przygotowywali raport na zlecenie inwestora, będą musieli odpowiedzieć. Proszę państwa, ja bym bardzo chciał, bo sprawa jest wyjątkowa o tyle, jeśli chodzi o to dzisiejsze nasze spotkanie i ten proces wydania tejże decyzji, ażebyście państwo maksymalnie, obie strony, wykazały się zrozumieniem. Bo wszystkie te procedury, które na chwilę obecną się toczą w gminie Drelu, przed organem, jakim jest wójt gminy, wszystkie te procedury mają swoją specyfikę. Nie można porównać lokalizacji, na przykład na Bukaciarni, choć też jest tu protestowywana, do niej może wrócimy jeszcze za chwilę, do lokalizacji w centrum Przechudzisk. Nie można porównać zamiaru budowy fermy kur w Leszczance do zamiaru rozbudowy kacznika w Drelowie, bo to są całkiem inne kwestie, bo odległości są inne. Dlatego każda i lokalizacja inna, to też każda inwestycja musi się rządzić swoimi prawami, ale chcę raz jeszcze podkreślić, że w konsekwencji będzie tak jak zespół mieszkańców. Do ile jest, na ile jest to możliwe, a nie będę gołosłowny w tym, co powiem, bo powiem w ten sposób. Wszystkie te, za czasów mojej pracy w gminie i na stanowisku wójta, wszystkie te instytucje, czy może nie, te inwestycje, które powstały, większe bądź mniejsze, czyli tu po kolei wymienię Pipasz, rozbudowę kurnika u pana Lewczuka, rozbudowę kurniku u pana Terpiłowskiego, czy budowę indyczarni u pana Terpiłowskiego, budowę fermy, dużej fermy u pana Michalczuka. Wszystkie te inwestycje nie były albo były oprotestowywane w sposób taki, że w końcu do protestów, mówię o protestach w tym momencie, protestów się wycofano. Tam, gdzie były protesty mieszkańców i brak zgody, czyli po kolei patrząc, Szóstka, pan Śledź, Danówka, budowa chlewni, rozbudowa kurnika czy kacznika w miejscowości Drelów u pana Semoniuka, czy Bukaciarnia, lokalizacja, czy Leszczanka, tam nie ma zgody mieszkańców i żadna z tych procedur nie zakończyła się jeszcze decyzją pozytywną wójta. A w związku z tym, jako dowód na moje słowa powiem w ten sposób. Tutaj raz jeszcze po raz solenny i tak stanowczy. Bez zgody wioski ja decyzji pozytywnej po prostu nie wydam. Tym bardziej, bo uważam, że mieszkańcy to jest najistotniejszy czynnik społeczny. Oczywiście różnymi drogami do tego trzeba dojść. Tu nie można, proszę państwa, bo inwestor jest młodym człowiekiem. Inwestor jest mieszkańcem tej miejscowości. Inwestor chce swoje zawodowe życie związać z tą miejscowością. Znamy go wszyscy, znamy jego rodzinę, znamy, wiemy, że są ludźmi pracowitymi, to są nasi sąsiedzi. Nie możemy ich traktować po prostu źle. Musimy ich też zrozumieć, ich racje, no ale też nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nasze życie zmieniało się tylko dlatego, że no, ktoś taką, a nie inną inwestycję sobie wymarzył, choć ma do tego prawo. W związku z tym mam nadzieję, proszę państwa, że dojdzie do kompromisu, że porozmawiamy merytorycznie, że na początku tej drogi, która pewnie kilka lat potrwa, bo to nie będzie szybko, jesteśmy, że państwo się jakoś w jakiś sposób dotrzecie do jakiegoś kompromisu, dojdziecie. Ja zaakceptuję każdą kompromisową decyzję sołectwa Przechodzisko, bo to wasza sprawa, wasza lokalizacja, wasz inwestor, no i wasze uciążliwości, no niestety z tego wynikające na pewno też. Jeśli chodzi o odniesienie się, już na koniec, przynajmniej tej części mojej wypowiedzi, jeśli chodzi o odniesienie się do raportu oceny oddziaływania środowiska, proszę państwa, to tak jak mówiłem, jest to wyjątkowy gniot, wyjątkowo dużo rzeczy jest pominiętych, wyjątkowo dużo rzeczy jest po łebkach potraktowanych. Dzisiejsi mieszkańcy naszych sołectw to nie są już ci mieszkańcy, którzy byli 20 lat temu, czy 15, czy 30.
Dziś mają internet, dziś znają prawo, dziś potrafią doszukać się, wymienić doświadczeniami, wesprzeć wzajemnie w bronieniu swoich racji. Dlatego też każdy inwestor musi się liczyć z tym, że raporty oceny oddziaływania na środowisko będą badane, kwestionowane, podważane. A jeśli będzie taka wola mieszkańców i jeśli ja też uznam, że niektóre zapisy w raporcie tym czy w innym postępowaniu mnie nie przekonują, jest możliwość powołania biegłego przez gminę, zasięgnięcia informacji specjalnych, zamówienia kontraportu i kwestionowania zapisów raportu oceny oddziaływania na środowisko, który przygotowała na rzecz inwestora taka czy inna. U nas na gospodarstwie prowadzimy hodowlę trzody chlewnej. Tak jak wszyscy wiecie, zaczynając od tego, że u nas mamy hodowlę trzody w cyklu zamkniętym, czyli hodujemy trzodę chlewną przez maciory, to prosiaki, wachlaki, tuczniki. Nie są u nas stawiane świnie, tylko mamy praktycznie cykl zamknięty. Jesteśmy, powiedzmy, gospodarstwem samowystarczalnym pod względem prosiąt i świń. Jakie mamy różnice w zbiornikach? W 2000, podaję, że w 2008 roku mój tato zdecydował się na budowę kolejnej chlewni. Dostaliśmy na to pozwolenie, wybudowaliśmy ją. Przy tej budowie zastanawialiśmy się, mój tato się zastanawiał, jaki zbiornik by był odpowiedni, żeby po prostu tą gnojowicę magazynować. I tutaj były dwie opcje, albo zbiornik naziemny lub zbiornik podziemny. Zbiornik naziemny by był wtedy tańszy, lecz materiały, z którego były wykonane, były gorszej jakości. Teraz technologia trochę poszła do przodu i te zbiorniki się aż tak nie nagrzewają. Wtedy były bardziej betonowe i one się nagrzewały, a ze sposobem nagrzewania, jak się nagrzewa zbiornik, to niestety, ale gnojowica też się grzeje i amoniak się bardziej wydziela, no i śmierdzi, tak? My mamy na gospodarstwie, tak jak już napisane, taki zbiornik, mniej więcej, tak? Że wkopany w ziemię, który się aż tak bardzo nie nagrzewa. A jeszcze w naziemnym musi być przepompownia, czyli praktycznie ta gnojowica cały czas musi się mieszać. Ponieważ jeżeli jest przepompowywana do zbiornika naziemnego, tak jak woda nie pójdzie do góry, musi mieć poprzepompowywana. I jak się miesza, to też, że tak powiem, śmierdzi. A na takiej spływa samoistnie i tworzy się korzów w podziemnej. Jakie u nas jest żywienie? To też jest bardzo ważne ze względu na to, dlaczego u nas... Można powiedzieć, aż tak w zaległości dużej nie czuć tej hodowli, pod tym względem, że mieszanki zbożowe mamy, hodujemy świnie na mieszankach zbożowych. Nie na paszach przetworzonych, nie karmimy świn, niektórzy różne rzeczy idą do skarmienia świn. U nas głównie idzie zboże, które jest kupowane od lokalnych rolników, między innymi od was, bo niektórzy też do nas sprzedają to zboże. Jeżeli wybudujemy te chlewnie, to na pewno będziemy tego zboża potrzebowali więcej. Więc tutaj też i inni będą mogli na pewno sprzedać, bo często są pytania, czy byśmy kupili. Byśmy kupili, jakbyśmy mieli potrzebę taką, bo byśmy mieli co skarmić. Nie mamy aż tyle świń, żeby skarmić w całym okręgu, tak jakby tutaj od nas zboże. Świnimi. Dalej. Stosujemy różne preparaty, tak jak ta Terra Biosa, które są dodawane gnojowicy. Są to bakterie naturalne, żywe substancje, niemodyfikowane genetycznie. To jest coś na tej zasadzie, co wszyscy mamy odnośnie oczyszczalni przydomowych. To na tej podobnej zasadzie to działa, że po prostu może to być później ta chemia, nawet jak mamy z lodówek, czy z lodówek z pralek, dolewamy takie coś, te bakterie i później one są drenowane i do gleby pójdą i to nic się generalnie jakby nie ma skażonej ziemi. My takie coś stosujemy do gnojowicy. Może dodawane to być do paszy, lecz u nas to idzie w gnojowicę, żeby po prostu nie tworzył się ten kożuch i też nie śmierdzi przy tym aż tak bardzo. Dalej, mamy terminy na stosowanie nawozów, które tak jak każdy wie, jest to z dzienniku ustaw z 2020 roku. Czyli możemy stosować naturalne nawozy płynne, czyli gnojowicę, od 1 marca do 20 października.
wiadomo, to jest w dobrej kulturze rolnej. Przypuśćmy, teraz 1 marca na pewno jest teraz mokro. Raz, że się nie wiedzie, a drugi raz, że nie można wylać, ponieważ ta gnojowica dostała, mogłaby się dostać do wody. My tak nie stosujemy. Generalnie u nas na gospodarstwie wylewamy przez 2 tygodnie, jest wylewane w ciągu roku. Wiosną, jesienią, powiedzmy po tygodniu stosujemy tą gnojowicę na pola. Oczywiście jest później to sprężynowane, będzie orane, więc też jakoś to minimalizujemy. To jest też konieczne. Ten zabieg wymusza na nas to Unia Europejska. Jeżeli wybudujemy te chlewnie, na pewno zobaczymy się, z koniecznością będzie zapatrzenie się w nowy beczkowóz. Pewnie będzie to z jakimś aplikatorem, możliwe, że właśnie wężowym, z tego względu, żeby nie pryskać, że tak powiem, na pole, takim upadkowym, żeby nie pryskać to na pole bezpośrednio, tylko było wlewane mniejsze straty azotu, no i mniejsze śmierdzenie. Dla nas to obopolna korzyść, dla mieszkańców, jak i dla mnie pod tym względem, i dla osób, do których będę wylewał, bo ja z którymi podpisałem deklarację o wywóz. To jest taka obopólna korzyść, że mniej śmierdzi. Oczywiście to też trzeba zestrężynować, zależy też taki aplikator. Akurat wężowy też daje trzeba zestrężynować, ale nie jest aż tak to uciążliwe. A przechodząc do chlewni, które planuję wybudować. Ktoś tam się na pewno zastanawiał, jak ona będzie wyglądać. Mówię krótko. Ona będzie, dlatego ona jest długa, ale wąska, ponieważ lepsza jest wtedy wentylacja. Tak jak robiłem to z projektantem, stwierdziliśmy, on też mi to zaproponował, żeby robić, bo teraz wszyscy europejczycy już jak budują chlewnie, robią w systemach kurtynowych. Z tego względu, że jest lepsza dużo wentylacja, a im jest wiele lepsza wentylacja, to mamy po prostu mniejszą kumulację tych gazów w środku. No i oczywiście wentylatory muszą chodzić cały czas. To jest taki, że po prostu ta wentylacja musi działać, żeby się nie kumulowało powiedzmy ten amoniak. Żeby ten amoniak się nie kumulował. Było po prostu mniejsze, nie były włączane wentylatory co jakiś czas, żeby po prostu nie wypuszczać naraz tego wszystkiego zapachu, tylko po prostu powiedzmy cały czas, żeby on był puszczony tak, powiedzmy, dozowany. Tutaj po prawej stronie widzimy te kurtyny, jak one by wyglądały, jak ta wentylacja będzie wyglądać, a po lewej stronie na dole mamy tutaj zbiorniki. Będą to zbiorniki bezodpływowe, czyli tylko my będziemy wyciągali to beczką, a nie będzie to nigdzie spływać do jakiegoś innego zbiornika. No i tak będą mniej więcej te zbiorniki wyglądały. Ogólnie mamy też takie przepisy, bo ktoś tam może zarzucić, że pobudujemy takie budynki, a będziemy trzymać tych świń znacznie więcej. Też tak słyszałem, że tak może być. No niestety tak nie może być, ponieważ weterynaria też to sprawdza. Po tym, jak przyjeżdżają, raz, że liczą też te metry kwadratowe na danego czy tucznika, czy warklaka. Jest to wszystko sprawdzane. Tu są na to podstawy prawne, a mamy coś takiego jak table dobrostanu. Ta tabela jest stara, bo jest z 2010 roku. Generalnie w Unii Europejskiej jest już, powiedzmy, narzucone to, że ten dobrostan musi być co jakiś czas po prostu zwiększany jest. Że te zwierzęta, powiedzmy, w lepszym dobrostanie, żeby żyły. No, jeżeli sobie wyobrazimy, niektórzy z Was jeszcze kiedyś, na pewno z 10 lat temu, większość, może nie większość, ale niektórzy trzymali z Was chociaż parę sztuk tych świn. To wiedzą, że jak tutaj mamy tuczniki powyżej 85 do 110 kg na 0,65 metra kwadratowego. No to jeżeli mamy 2 tuczniki na 1,30 m², no to one już mają ciasno. Tak nie może być trzymane z tego względu, że one się już wtedy różnicują. Jest kanibalizm, no i są straty w takim wypadku w gospodarstwie. No, jeżeli jest za ciasno, to niestety tutaj to się nie opłaca. No i jak to będzie wyglądać w planowanej inwestycji? Robiąc ten konspekt cały z projektantem, bo w projekcie, którym złożyłem do gminy, jest napisane odnośnie 4600 z hakiem tych sztuk. Robiłem ten konspekt na łącz w jednej chlewni, powiedzmy tam jest 1785, powiedzmy 1800 na jednej chlewni. Pod tym względem to zostało tam wpisane, ponieważ pani, która to robiła, powiedziała, że musi wpisać po maksymalnych stawkach, ponieważ urzędy będą tego wymagać odnośnie dobrostanu, ile tam tych świń może się zmieścić w danej obsadzie.
My robiliśmy to po swojemu z projektantem, no pani powiedziała, że tak musi być, no to tak, nie miałem wyboru. Powiedziałem, że dobrze, no, a my robiliśmy tak, że będzie w jednej chlewni, będzie się znajdować 595 prosiąt, 595 warklaków oraz 595 tuczników. Nie będzie to tucz stawieniowy, tylko będziemy mieli z własnego prosiaka, tak? Będziemy mieli z prosięcia, którego wyhodujemy na własnym gospodarstwie. Czyli łącznie nie będzie 4600 świń, tylko 3600 w tych dwóch chlewniach. I to będą prosięty. Jak to będzie wyglądało dokładnie na jednej chlewni? Będą to tak jak nawet boksy. Oczywiście tam gdzie jest 600 czy 300, to jeszcze zostanie to podzielone na mniejsze. No ale to tak jakby no, tutaj będzie po prostu to tak wymurowane, że tak powiem. Tam gdzie 600 to będą prosięta do 20 kg, one będą zabierane tutaj z tej obecnej chlewni, przeganiane na, tutaj, na, żeby urosły, bo mniej więcej są odsadzane 8-10 kilo, więc no, do 20 kilo będą rosły na tych, gdzie jest boks na 600, później będą przeganiane na boksy po 300, czyli razem 1800 sztuk. Ryzyko do kupienia warklaków. Ktoś może powiedzieć, że będę sobie hodował, a resztę sobie wstawię, bądź ktoś mi wstawi. Takiej możliwości raczej nie mam, bo ponieważ mamy różne choroby i każde gospodarstwo, każda hodowla trzody chlewnej to są różne choroby, różne dobroustroje w danej chlewni i nie mam możliwości do kupienia warklaków, ponieważ można sobie coś przywleć, że tak powiem, do swojego gospodarstwa. Na przykład wirusowe, na przykład PRS, no tutaj, jeżeli ta choroba wejdzie na gospodarstwo, to jest tylko już albo eliminacja całego stada i zaczęcie od nowa, no, albo skutki tego będą takie, że dużo będzie padłych sztuk. No, albo różyca, to na pewno większość z was, kto hodował świnie, to wie, że taka choroba jest. A dlaczego chciałbym, aby udzielono mi pozwolenie na budowę? Ponieważ mieszkam tutaj od urodzenia, buduję dom obok gospodarstwa. Także nie chcę, sam w niedzielę będę na pewno chciał rozpalić grilla, żeby mi też nie śmierdziało. Co na pewno utrzymane jest w naszym gospodarstwie już przeszło 26 lat. Tak naprawdę, bo jeszcze dziadek trzymał, wiadomo, tak jak każdy, parę sztuk, ale było, tak? Budowa pierwszej chlewni rozpoczęła się w 1997 roku, tak? Tej murowanej, że tak powiem, na ściółce głębokiej. Nasza gmina jest gmina typowo wiejską. To chyba nie da się ukryć, no, nasza miejscowość jest miejscowością typowo wiejską. Większość z was, każdy praktycznie, ma te 5-10 hektarów gruntów. Także no, tutaj jesteśmy praktycznie, każdy ma jakieś uprawy, jakieś pole. A zwierząt jest u nas coraz mniej. Nawozów naturalnych też jest coraz mniej u nas, bo nie ma zwierząt, więc no, chemią usypać nasze gleby można, ale no, to raczej to bardziej może skazić nasze gleby niż gnojowica dobrze rozdysponowana, bo wiadomo, że jest plan azotowy i nie można tego przekroczyć, tak? To jest 180 kg na hektar. No i staramy się, aby po cudzysłowie nie śmierdziało. No, przez te działania nasze, że tak powiem, niektórzy, nie będę mówił kto, ale niektórzy mówili do mnie, że nawet przyjeżdżając nawet do gospodarstwa, pytali się, co my tu trzymamy. Kury, świnie, bo nie czuć. Czasami przyjeżdżali, o teraz czuję. Ale tak naprawdę większość mówiło, że nie czują. A jeszcze dzięki naszym takim gospodarstwom jak nasze, jest możliwość utrzymania polskich hodowli trzody chlewnej, ponieważ tutaj jesteśmy gospodarstwem rodzinnym i u nas są no, utrzymane świnie w cyklu zamkniętym. Dziękuję za uwagę. Jest to chyba jedną z najbardziej bliskich sąsiadów pana Szczytka. Chciałabym przeprosić przede wszystkim za to, że jego mojego męża, który się bardzo zaangażował moich rodziców, po których odziedziczyliśmy działkę, w obronie tego, żeby hodowla nie powstała. Ale niestety choruje i nawet ze względów, wiadomo, epidemiologicznych nie był dzisiaj, nie mógł przyjechać. Ja nie znam się na tych przepisach, no bardziej, my przez to też wiemy, jak to wszystko wygląda. Ja też znam przechodzisko dzieciństwa. Spędziłam tu 5 lat młodości i dzieciństwa. I chciałabym tak normalnie tylko zapytać się,
Czy pan jako człowiek i sąsiad uważa, że nie krzywdzi tej wioski? Dlatego, że to jest teren przepiękny, rekreacyjny. I niech pan nie mówi, że nie będzie śmierdziało. Pod rzędem są hodowle trzody chlewnej i nieraz w międzyrzędu się czuje ten zapach. Moja działka, ja wiem, że jest w tej chwili rekreacyjna, bo tam nie prowadzimy żadnej działalności. Niemniej jednak nie wiem, co będzie w przyszłości, jakie z nią plany będą. I wiem, że jeżeli ta hodowla powstanie, to ta działka zostanie, jej wartość zostanie zmniejszona. Brawo! Dziękuję. Zacząłeś od kłamstw. Na samym początku, w tej gazecie, w tym słowie Podlasia, od 15 lat jesteś, masz gospodarkę, te chlewnie. I jeszcze 15 lat temu się świni bałeś prawdopodobnie, a nie ty już masz chlewnie od 15 lat. 15 miesięcy nie wiem, czy masz jeszcze. Powiedziałeś, że z nami rozmawiałeś, z sąsiadami rozmawiałeś, z sołtysem rozmawiałeś, do pana wójta zaszedłeś, to pan ponoć powiedział, czy rozmawiałeś z sąsiadami. Powiedziałeś, że rozmawiałem z sąsiadami, z jakimi? Nie rozmawiałeś z nami w ogóle. Z kimś rozmawiał, przepraszam, z jakimś sąsiadem? Nie, z nikim. W tej gazecie pisze, że masz 500 świn i 100 macior. Co to za maciory, jak tylko 500 świn tu macior masz? Jakieś słabe maciory, albo gdzieś tu kłamisz trochę. Bo tak podejrzewam, no bo to ja jestem ze wsi, to ja wiem, ile może być maciora, proszę. Budynki, my jesteśmy koło ciebie, a 300 metrów dalej to już nikogo nie ma więcej napisane. Przyszło z tego warszawskiego urzędu, że pierwszy budynek mieszkalny 22 metry, drugi 53, trzeci 94. No skąd to się takie zdało, takie metry zrobiły? 300 metrów, no w gazecie jest napisane. No mówiłeś to przy wszystkich, to nie tak, że tylko ja myślałam, to wszyscy czytali. Nie wiem, jeszcze może to wiesz, ale powiem to. Jeszcze nie dostałam tego, dostaliśmy tego zawiadomienia, że ty masz chlewnie budować, jak już któryś zaszedł do gminy, naskarżył na syna, że on ma płytę gnojową bez pozwolenia zbudowaną. Jeszcze nie widzieliśmy o tej budowie. I co ty masz do niego? To trzeba do Piotra Świętego tam zgłaszać, bo to ojciec ja mu pomógł tę płytę. No chyba to przyjął, on to ma. No czemu? No pozwolenie, czy on nie ma pozwolenia. A wszyscy, taki jesteś praworządny, jakby tak do tego, do czy dzielisz inspektora za internetu zadzwonił? Czy ty masz pozwolenie na zakupowanie podlimi do ziemi? Ja nie będę dzwonić, ale ja wiem, że zakupujesz. I wtedy nic. Między powyrywałeś wszystkie, masz pozwolenie na to? Nie masz pozwolenia. I szukasz praworządności tego, co nie powinieneś szukać w ogóle. To prawda. Nie wiem, no ja tak rozumiem. A czy źle powiedziałam? Miałam gorzej powiedzieć, ale już wystarczy ci. Ja nie jestem ci winna w ogóle niczego. I nie powinieneś się mścić, żeby... No, napisaliśmy sprzeciw, przecież mamy prawo napisać, nie? Nie mamy prawa, każdy ma prawo. Państwo demokratyczne. Ale żeby jeszcze przed tym sprzeciwem już pójść naskarżyć, no nie myślałam o tym. Bo ci to nie przeszkadza wcale. Do ciebie kropla gnojowicy nie spływa za zamiedzę. No a że nie ma, no bo nie ma, bo nie ma miejsca wąskie podwórko, musiało być do wiedzy. Bo nie ma nas sprzeciw obory robić gnojowej płyty, bo nie wyjdę z obory wtedy. Dziękuję. Pani wójcie, wpłynęło coś do gminy? Nie, oficjalnie żadnego pisma nie było, zresztą nie my jesteśmy w tym momencie stroną. Dlatego, że takie skargi, to nie zabrzmi jako instruktaż, ale takie skargi trzeba pisać gdzie indziej. No ja wiem, to właśnie to nigdzie nie poszło, bo to trzeba pisać gdzie indziej. Oczywiście mogę tylko to się od siebie dodać, że rzeczywiście taka nerwowa atmosfera, bo pani tutaj też kilkakrotnie, zresztą z panią się widziałem, taka nerwowa atmosfera i sugestie, że rzeczywiście tutaj się zaczyna nieciekawie dziać, do mnie docierały. Różne osoby, to nieistotne kto, wspominał o tym, że dochodzi do jakichś ewentualnych szantaży, czy do wypominania sobie jakichś tam uwag takich czy innych. No wiadomo, jest to niepotrzebne i nerwowe i nierodzące, nie rokujące dobrze zakończeniu całej tej sprawy. Natomiast oficjalnych skarg jako takich, to chcę potwierdzić, nie było i nie wpłynęły one do urzędu na działanie innych mieszkańców przechodziska w związku z funkcjonowaniem ich gospodarstw, które mogę dostać. Ja teraz jeszcze się zapytam w tym projekcie. Masz tam z pół hektara będzie dachów między kurnikami i tymi oborami beton i że to będziesz
tę wodę skierujesz na użytki zielone. Gdzie tam masz te użytki zielone? Obejrzewam chodzi o gnojownicę, bo chyba o to chodzi. No nie, to ona się odpoczywa. O wodę opadową. Wodę opadową, tak? Tak. Że na użytki zielone skieruję. Gdzie tam masz użytki? Jeżeli będzie inwestycja, to reszta działki przeznaczona będzie na użytki zielone. Tak? I będą gdzieś tam od strony pani Grażyny. Będzie pas. Ale pani Grażyny, ty zaczynasz budowę, to ty, a nie, że użytki zielone. No. Jeżeli dostanę pozwolenie, to dopiero wtedy zostanie nasadzone tak naprawdę pas zieleni. A jeszcze jedno sprawy. Kiedyś taki męczennik, że chałupę stawisz, to czemu nie koło obory, tylko na sąsiedniej działce? Wie pan co, buduję na mojej działce i po drugiej stronie, z tego względu, żeby być bliżej drogi, tak? A nie, pokaż gdzie masz panu działkę. Mam tą działkę no, przy drodze, także tam i buduję dom. Ale niech pan sobie wyobraził na taką inwestycję gdzieś w miejsce z dala od ludzi, z dala od budynku. Niech pan tworzy hodowlę i tysiąca świn, czy tam plemnicę, czy cokolwiek. Ale nie w tym miejscu, gdzie wokół są ludzie i chcą żyć i funkcjonować. No, chodzi o samo miejsce, nie chodzi o to, czy pan to zrobi w taki sposób czy inny. Po prostu to nie jest miejsce na taką hodowlę. No tak samo ja powiem, nikt nie jest przeciwko tej twojej inwestycji, tylko nie w tym miejscu. Tak, w tym dokładnie. Chcę się może podpowiedzieć na te pytania. A mianowicie, zacznijmy od tego, bo było powiedziane odnośnie cen gruntów, że spadną. No ceny gruntów tak naprawdę przez 20 lat u nas nikt nie kupił, powiedzmy obcy z naszej miejscowości gruntów, żeby się pobudować. Z drugiej strony tutaj chlewni już są lat no, ponad 20, prawda? Nie inna skala. Skala jak skala, ale wie pan co, ale powiem panu tylko tyle, że skala jak skala, dla młodych osób pan nie wytłumaczy, że skala jest skalą, ale pobudować się przy tych chlewniach dalej nikt nie będzie chciał, to jest chlewnie... Ale są przykłady, które mogą dokładnie odwrotnie. Jest Woroniec, w którym są ogromne chlewnie, w którym są działki wydzielone i ludzie się nie chcą tam budować. Z czegoś to wynika, to nie wynika z tego, że inwestor za dużo chce. Tam po prostu nikt tej działki nie kupi, są inwestycje... Są pozorów, które są przy każdej miejscowości, które są chlewnie, nie będzie nikt się budować. Tam nie ani moje dzielnice nie powoduje ani nikt. Znam temat Woronca pod tym względem, że tam dużo jest gospodarstw, które po prostu trzeba to... Woronca przyda 5,5 tysiąca świn, także jest... to nie jest dużo większa skala produkcji niż pan. Nie chodzi mi o skalę produkcji, chodzi mi ogólnie, że są tam gospodarze, które trzymają te świnie i jest ich kilku. A odnośnie ceny, no wie pan co, no tutaj generalnie inny, jak mówi, nikt się nie budował i... Ale kto będzie miał z tego korzyść? Mam podpisane deklaracje z rolnikami, którzy by chętnie odbierali, nawet z naszej miejscowości. Mam podpisane deklaracje. Ale jakie deklaracje? Będą złożone do gminy, będzie można później zobaczyć, oczywiście. Będą złożone w gminie. Na około 40 hektarów mam na terenie przechodziska, żeby można było wylewać to gnojowisko. W gminie Drenów ogólnie i poza mam tych hektarów 110 gospodarzy, którzy by chcieli odbierać tą gnojowicę, a na dodatek mam podpisaną umowę, deklarację i całą dokumentację z biogazownią, która by całość tej gnojowicy i gnojówki odbiera. Także... Ale nie jest to miejsce, nie jest miejsce na to, nie jest miejsce na to, nie jest miejsce na to. Właśnie tak jak pani mówi, pani tutaj rekreacyjnie. Dużo osób właśnie tutaj przyjeżdża tylko rekreacyjnie. Ja tutaj mieszkam, żyję i pracuję. Staram się. Ja na razie jestem rekreacyjnie, a ja nie wiem, co będzie za 10 lat. Ja też mam dzieci. Skąd wiem, to oni będzie. Ale wartość tej działki, nawet jeżeli bym chciała ją sprzedać w przyszłości, to spadnie praktycznie do niczego, bo nikt nie kupi im tej działki obok, jeżeli będzie chlewnia. Więc warto już tego, niektóre chlewnie tam już dwie chlewnie stoją, wie pani. Ale tam już dwie chlewnie stoją. Ale trzeba być jak chlewnie, tak gnojowica. To są chlewnie, które tam stoją. Te działki tak naprawdę w bliskiej odległości i tak już większej wartości, powiedzmy w cudzysłowie. Ale działka spada, tak jak pani powiedziała, działka spada, to automatycznie spada. Czy pan nie wiedział?
Czy pan zagwarantuje, że nie będzie śmierdziało? No. I zagwarantujesz? Podpisz pan umowę, że nie złoty zapłacić pewnemu. A ja powiem panu tylko tyle, że chlewno, śmierdzą świnni, ale na przykład jak się pryska porzeczkę, to też śmierdzą pyskami. Ja pryskam 15 razy, pan właśnie, pan pryska 15 razy, a... Ale przepraszam, ten pan pryska w nocy. Tak, ja pryskam tak jak ja się nie da się odnosić. A u ciebie mają cały czas i w nocy, i w dzień. No to jest pierwsze odnosić, tak? Panie Wójcie. Czy ma pan pod domem chleb? No nie ma. Czy panu ktoś wywoził o taką ten? Nie, nie wywoził. No a chciałby pan? Nie chciałbym. No to dziękuję. Proszę państwa, skoro zostałem wywołany do tablicy, to powiem państwu tak. Oczywiście po sąsiedzku mam inwestora, który hoduje krówki. Radzimy sobie jakoś. Proszę państwa, gdybym był mieszkańcem przechodziska, to nie ukrywam, nie siedziałbym po tej stronie, tylko po tamtej stronie i pewnie też kwestionowałbym zasadność. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Byłbym tym pierwszym, który działkę kupi, tak? Proszę państwa, ta dzisiejsza sprawa i ta rozmowa, ten początek sprawy, bo ja chcę podkreślić, że to jest początku tej sprawy. Uwierzcie mi, że procedura, która się zakończy decyzją, bez względu na to, jaka ona będzie trwać, będzie jeszcze długo. Z tego, co wiem, Karol uzupełni, jeśli coś przekręcę, to nawet ta osoba, która raport oceny oddziaływania na środowisko sporządziła, prosi o 3 miesiące tak czasu na odpowiedź dodatkowo, ponieważ została zaskoczona taką ilością uwag innych organów, które opiniują ten raport oceny oddziaływania na środowisko, który został złożony przez inwestora. Tam już się zamotała ta pani, dlatego mówię, że uważam jej pracę za, że tak powiem, źle odrobioną. Wiele spraw, sekundę, wiele spraw jest bardzo po łebkach potraktowanych i to widać, proszę państwa, na oko. Proszę się nie martwić, ja państwu powiedziałem już wcześniej, że jeśli nie dojdzie do kompromisu, do którego namawiałem Karola w rozmowie i jego tatę również, którego znam, który jest prawnym, jeśli nie dojdzie do kompromisu, ja zawsze stanę po stronie mieszkania. Nie martwcie się. Sekundę. Nie wydam decyzji bez zgody wsi. I mogą mnie za to zwalniać, sądzić, karać, nie wiem co jeszcze robić. Nie wydam decyzji bez zgody wsi. Natomiast nie zapominajcie, że Karol to jest mieszkaniec. To nie jest jakiś desant. To nie jest ktoś, kto chce kupić na mukaciarni działkę, tak jak rozmawiałem wczoraj. Z firmą, która przygotowuje papiery. I oni się dziwią, że gmina nie chce tam wyrazić zgody. No przecież ja nawet nie wiem, kto za tą inwestycją stoi. Przygotuje sobie pan Wysokiński dokumenty, sprzeda za przeproszeniem Chińczykom czy Białorusinom. No proszę państwa, tak się nie bawimy. To już w ogóle draństwo jest igrane. Nie możesz się tutaj spodziewać ktoś temu, że my damy się przekonać. To nie jest XIX wiek. My w Suchmanach nie chodzimy. Nie chodzimy w butach z łyka wierzchowego. Każdy ma internet, każdy umie czytać, każdy umie liczyć. Ja powiem więcej. Karol, wybacz, ale tak jest. Ja nie widzę w tej gminie potrzeby budowania wielkich kurników, wielkich chlewni, wielkich obór. Nie widzę w tej gminie potrzeby jak w gminie. I uważam, że strategia rozwoju naszej gminy w innym kierunku powinna pójść. My powinniśmy być jako gmina zapleczem logistyczno, mieszkaniowo, usługowo, sypialnianym tego węzła komunikacyjnego, który się buduje dużego, skrzyżowanie wielkiej dwójki z 19. Proszę państwa, to, że nikt nie kupował tu działek, poczekajcie. Macie drogę poprawioną w Drelowa, za 2 lata czy za rok będzie droga łącząca Zachajki z przechodziskiem. Tam miał być budowany kurnik w przechodzisku. Przepraszam, nie kurnik, tylko kacik w Zachajkach. Tam mieszkańcy na pewnym etapie się sprzeciwili i tego kurnika tam nie ma. Akurat chyba któryś z Rosjan tam kupił teraz to działkę, jakieś tam usługi świadczy. Gdyby pozwolili na kurnik, prawdopodobnie inaczej by sytuacja wyglądała i takie parcele nie drożałyby tak mocno. Proszę państwa, ja widzę pewne tendencje
zauważam pewne kwestie, bo przez lata to widać. I uważam, że niepotrzebne nam 20, 30 czy 50 nowych kolejnych lokalizacji gmin. My nie jesteśmy gminą zacofaną, my też umiemy liczyć. Gdyby nie to, że Karol jest stąd, miejscowy, to bym proszę Państwa od razu powiedział, co myślę na ten temat. Ale tutaj chciałbym jeszcze, żebyście może mu jednak dali szansę. Jeśli nie taki zakres, to może mniejszy. Jeśli nie ta lokalizacja, to może inna. Bo rzeczywiście pewne racje, posłuchajcie Państwo ciszej, pewne racje chłopak ma. Po pierwsze jest stąd, chce się natyrać roboty, bo zaraz puścimy. Poczekajcie chwilkę. Dajmy mu szansę, ale na pewno nie w takim wymiarze, przynajmniej ja tak tutaj nie widzę, że taka zgoda będzie, bo przynajmniej więcej czuję, jak sytuacja będzie wyglądała. Chcę pracować, niech pracuje, ale Karol, nie dziw się, że mieszkańcy mają uzasadnione obawy, że ich parcele, ich gospodarstwa stracą na wartości. Życie. Bo stracą, bo tak to po prostu zwyczajnie działa. No nie da się pewnej ekonomii oszukać. Chyba, że zmienisz zakres, zmienisz lokalizację, bądź przekonasz mieszkańców w jakiś inny sposób. I owszem, ponieważ my na pewno będziemy w tym momencie się zastanawiać nad tym, w jaki sposób no tutaj ten problem rozwiązać, ale większość, jak widzę, no ma stanie takie, jakie ma. Dlatego nie dziwić się, nie ma co się dziwić mieszkańcom, bo oni umieją liczyć, umieją czytać i wiedzą, gdzie argumentów szukać. Tym bardziej, że proszę Państwa, naprawdę, tak jak raz jeszcze powtórzę, ta firma, która przygotowała te dokumenty, biorąc pod uwagę chociażby uwagi, które inne instytucje wnoszą, się specjalnie do tej roboty nie przyłożyła. Także rozmawiajcie Państwo, ja mam nadzieję, że w jakiś sposób do kompromisu dojdziecie. U mnie sąsiad też chciał budować kurnik. Powiedziałem absolutnie nie. Nie zgadzam się, nawet może bym się zgodził, bo chłopa nawet lubię i szanuję. Tylko syn powiedział mi tak, tata, ja do ciebie nawet, jeśli ty na zgodę na wyrazisz jako sąsiad na budowę kurnika, ja do ciebie nie przyjadę z wnukami. Bo ja nie widzę tu takiej możliwości, żebym ja tutaj przy kurniku mógł normalnie funkcjonować. Może to trochę demagogia, może trochę na wyrost, ale proszę Państwa, no wiemy, jak sytuacja wygląda. No wszyscy jesteśmy zewsząd. Żeby to zaprosić, żeby śmierdziało. No, chociażby ten zapis, że te 130 hektarów musi być w dyspozycji do wylania tej gminy. To też rzeczywiście świadczy o tym, jaka jest skala produkcji. Jest mieszkańcem, jest moim sąsiadem i tak dalej. Ale żeby każdą inwestycję czy cokolwiek zaczynać od kłamstw, jak później człowiek ma wierzyć? To jest najważniejsze. Dlaczego nie spotkałeś się z nami? Nie zrobiłeś wcześniej zebrania, chociaż mogłeś, że takie masz plany. Dlaczego? Nie było. Od osób trzecich się dowiadywałam. Nie, generalnie zebrania wcześniej zrobić nie mogłem. Jak? Po godzinę, ale jak mógłbyś zbierać, to już mogłeś, tak? Już nie było. Zaczęliście zbierać podpisy, gdzie jeszcze jest czas na to, żeby porozmawiać, to nie było problemu. Ale nie chodzi o to. Bardziej nie chodzi mi o to, że porąco się do mnie rozmawiałem. Nie będę mówił nazwiska, bo poprosił, żeby sami podpisał listę, bo się po prostu bał, żeby nie. No i pismem go nie. Ale nie no to ale sam słyszy pan, co pan mówi? Słyszę. To dla mnie dwóch nocy, co pan przekazuje teraz. Dajcie coś powiem. Już to nie jedno widziałem w życiu i jeszcze panie może zobaczę. Ty przedstawiłeś nam jeden punkt widzenia, jedno to globalne inwestycje. A czy masz jakąś alternatywę wobec taką przystępną organizację hodować na przykład tylko 1000 sztuk? No do tej pory ojciec hodował, bo nie śmierdziało nam tak mocno. Nie będzie nie można na nie będzie śmierdziało. Bądźmy obiektywni, no bo też jest produkcji roślinnej zwierzęcej. Ja żyłem, już nie żyję, no ale zjem kurę. I widzisz, no w tej chwili nam nie przedstawiasz nic. No widać, że ten temat nie przejdzie w takiej ilości, w takim zestawie. Może popróbuj pomyśleć, czy to gdzieś może jakieś dokupić dalej ziemię, czy może mniejszą ilość hodować. To przecież taka rodzina będzie twoja, duża, że trzeba będzie aż 4000 sztuk trzymać, żeby ją wykarmić. Jak ojciec wykarmił was trójkę i jeszcze z długami i nie musiał aż tak się starać, ma tylko 1000 sztuk. Więc tutaj to weź pod uwagę. No. I wtedy będzie zgoda, ja nie chcę cię tępić. No. Bardzo dobrze, że chcesz się rozwijać, ale to przecież to samo z siebie wynika. Jak jest duża kupa, no to ona nie śmierdzi, jak tam mniejsza. No.
i po drugie wywożą się, od razu pójdzie duży fetor. Tamte sąsiady, jak to mówił Łotuczyk, mogą też mieć obiekcje, no bo to jak tu nie patrzysz na śledzi, no i to nie jest prawda. Dużej ilości mocy, mniejszej mniej. Więc tutaj to spróbuję rozważyć, czy to nie będzie ta skala produkcji no, znacznie zmniejszona. I też przeżyje. No. I będziesz w naszym mieszkaniu. Tylko tyle życzę. Proszę Państwa, pan Denisik jak zwykle rozsądnie do sprawy podszedł, jednak siwa głowa to siwa głowa. Jednak dla nas starszy za to Witka lubię, chociaż czasami do puli do żywego, ale to jeszcze inna sprawa. Proszę Państwa i Karol, posłuchaj, ja myślę, że to jest naprawdę rozsądna droga. Niech ta procedura, która się rozpoczęła, się toczy, natomiast ty się zastanów nad modyfikacją. Bo ja raz jeszcze powtarzam, że ja pójdę zawsze za ludzi. I niepotrzebne ci kilka lat szarpania się, bo ja zmobilizowany oczekiwaniami mieszkańców będę wykorzystywał wszystkie dane i możliwości prawne, ażeby tą procedurę w satysfakcjonujący dla mieszkańców sposób prowadzić. Rozumiesz, o co mi chodzi? A przecież tu nie chodzi o to, bo bank też kredytuje inwestycje, bo kto to z nas się dzisiaj buduje czy inwestuje bez kredytu. Bank też oczekuje efektów, producent czy kontrahent też oczekuje efektów. Tobie nie zależy na tym, żeby to się ślimaczyło. Mnie też nie zależy na przepychankach, na kluczkach prawnych, na ich stosowaniu, bo to nie o to chodzi. My się szanujemy wzajemnie i chcemy dla wszystkich jak najlepiej. Rozmawiaj, tutaj padła z ust Andrzeja taka sugestia, rozmawiałem z nim kilka tygodni temu, czy kilka dni temu, szkoda, że go dzisiaj nie ma, gdzie Mironko. On mówi, wycofa wniosek, siadamy, rozmawiamy. Może nasz tak daleko nawet nie. Niech ta procedura się toczy. Ona tutaj i tak te instytucje mają co robić, sprawdzając ten raport. A ty się, proszę cię, kochany, zastanów nad tym, żeby zacząć od tego, od czego nie zacząłeś. Od spotkania z mieszkańcami, od porozmawiania. Może jakiś mądry pomysł, może jakiś mądry Witek, bądź jemu podobny, starszy człowiek bądź młodszy, coś ci sensownego podpowie. To byłby przykład dla nas wszystkich, że się da dogadać. Ja też bym chciał, żeby młodzi ludzie to zostawali, żeby nie uciekali, żeby nie rzucali tej ziemi, bo rzeczywiście poprzez ASF, przez działania Duńczyków, Niemców i tym podobnych, my świniojady, bo tak to jest, głównie to mięso jemy, musimy kupować świninę od Niemców czy Duńczyków. Może oni też tą świninę tam produkują i jakoś sobie poradzili. Dania to jest jeden z najbogatszych krajów. Najbogatszych krajów na świecie. Oni sobie radzą w jakiś sposób i myślę, że przy zachowaniu odpowiednich norm i zasad można byłoby ich w przechodzisku hodować świnie, ale być może nie w takiej skali, albo może nawet i to, co jest ważne, co powiem, Karol. Proszę o kilka słów. I nie w tym miejscu to po pierwsze, ale po drugie, może nie od razu tyle. Zastanów się, czy jeśli nie zmniejszysz tego zakresu produkcji. Ja wiem, że jakieś oczekiwania inwestorów, udatność inwestycji i tak dalej, każdy na to patrzy, banki na to patrzą. Jak nie będziesz śmierdział 1000 czy 1500 czy 2, na które ci wieś, załóżmy, że wyrazi zgodę, to wtedy będziesz za 5 czy 10 lat rozmawiał o kolejnym. Ale dziś to nie ma się co dziwić, że mieszkańcy są na nie, bo przecież wiemy, jak sytuacja. Miejsce trzeba szukać. Być może inna lokalizacja. Także rozważcie to Państwo, rozważ to młody człowieku, bo w innym wypadku no, będzie na ostro. A potem pytanie, dlaczego nie, znaczy z regionu na epidemii nie rozmawialiśmy, bo nie mogliśmy się spotkać, dlatego też i te spotkanie musiało być przekładane, tak naprawdę było, bo chcieliśmy się już wcześniej zobaczyć z Wami, ale no niestety nie mogliśmy. Z sąsiadem jednym rozmawiałem, wiem, że podpisał listę, no to im sami powiedział sprzeciwu, no bo tak mówi, że musiał, ale w każdym razie byłem, no starałem się jakoś porozumieć pod tym względem i byłem u pana wójta i moja mama rozmawiała z panią Sołtys, no a Sołtys no to pod tym względem, że no ludzie mamy, ludzie mamy, a inwestycja mamy, czy nie mamy, czy jest inwestycja? Moja, oczywiście. Tylko, że no, nie ukrywam tego, że moja mama z panią Sołtys to są koleżanki. No i. Później z panią Barbarą później rozmawiałem, oczywiście.
Także z panią Barbarą później rozmawiałem. To, że będziemy chcieli stawić, no bo to jest gospodarstwo rodzinne. To, że ja jestem jakby inwestorem, to nie znaczy to też, że jestem sam sobie, tylko budujemy powiedzmy całą rodzinę, tak? Że gospodarujemy i pracujemy na tym gospodarstwie całą rodziną. Nie tylko ja sam tam chodzę i pracuję, tylko całą rodziną. Moja mama, mój tato również. Więc moja mama jako dobra koleżanka z panią Barbarą, panią Basią, więc rozmawiałam z nią i tyle. Nie można się rozchodzić. Dobra, mogę teraz coś ja powiedzieć. Gdy jesteśmy z panią Dorotą koleżankami, wspomniała mi w ubiegłym roku na jesieni. Słuchaj, powiem ci, bo i tak się dowiesz, bo jesteś sołtysem, Karol ma zamiar się rozbudowywać i na tym się skończyło. A co Karol ma budować i ile? Tego niestety nie wiedziałam. Wiedziałam tylko, więc myślałam, że może Karol chce dostawić sobie tych świń, może w tej oborze chce trzymać więcej. No, młody chłopak chce gospodarzyć, proszę bardzo, nie wnikało szczególnie, nikt te szczegóły nie wprowadzał i ja absolutnie nie wiedziałam, ile ma być tych świń, jakie mają być chlewnie i że to mają być nowe chlewnie dostawiane, nie inwestycja w stare, także w sumie ja nie wiedziałam nic. Oficjalnie nikt mnie o tym nie poinformował. Karol owszem zadzwonił do mnie 27 stycznia. Dokładnie. I wtedy jak cicho, teraz ja mówię się cicho. I wtedy właśnie Karol do mnie zadzwonił, jak już robiło się głośno w gazetach. No po prostu jak sprawa nabrała obrotu, że tak powiem. Wtedy owszem, Karol do mnie zadzwonił, opowiedział mi o swojej inwestycji, tak jak teraz mówił Dan. O zbiornikach, o tych oborach, o tym wszystkim, ale to było dopiero 27 stycznia. Czyli, że to już było grubo po tym, jak złożył papiery. Ja oficjalnie o budowie Karola dowiedziałam się z pisma od pana wójta, które dostałam na Wigilię. Wtedy to pismo do mnie przyszło. Ja to pismo miałam obowiązek... Mówisz, że na święta nic ci nie dałem? No i właśnie rozwiesiłam te papierzyska na tablicach, tak żeby mogli się wszyscy dowiedzieć. I też z tych pism, to było takie oficjalne pismo, nie dokładne, tak jak nam Karol teraz opowiedział. Po prostu tam była ilość świni, jakie planuję hodować. No także no więcej nie mam nic do powiedzenia. Ja pani właśnie chciałam zapytać, i wtedy jak mówiłem, żebyśmy się spotkali, żebyśmy... Mówiłem, że tak, mówiłeś też 27 stycznia, mówiłeś, że chcemy się, no, że chciałbym się spotkać. Ja też bardzo byłam za tym, bo bez przerwy ktoś do mnie dzwonił z prasy, z Radia Podlasia, ale tak naprawdę nie umiałam nic nikomu powiedzieć na ten temat, no bo jak można mówić na jakiś temat, jeśli nie mam zielonego pojęcia o tym. Mogłam powiedzieć to, co wyczytałam z tego pisma oficjalnego, ale mieliśmy kiedyś też spotkanie, jak był podział funduszu sołeckiego. Tata był na tym zebraniu. Mógł nam chociaż słowem wspomnieć, że ty masz takie planie. I już byśmy się tak zorientowali między sobą. Każdy by wiedział, co myśli na ten temat. I wtedy był moment, że powiedział, po prostu przegapił ten moment. I co to by zmieniło? Proszę? A co to by zmieniło? No może wiesz, jakoś byśmy się dogadali. Ale to też nie jest powód, żeby Karol gdzieś się wyprowadzał. Ale dlaczego wszyscy się nie zgadzają? On chce to kosztem, on chce biznes zrobić kosztem wszystkich ludzi? Chcesz, masz wrogów? Wszystkich. Będziesz miał wrogów do końca życia. Ale to już nie o to chodzi. Bo ty chcesz wrogów wszystkich, będziesz teraz korzystał, a my nie będziemy tego korzystać. U nas grunty spadną, wszystko spadnie, nikt nie będzie chciał przyjechać, nawet... Ja nawet grę nie odchodzę, nie wyjdę na zasadach, żeby mi skór nie zjeść. Masę pokażę. Jurek, przepraszam, mogę słowo? No tak. Ja nie mówię, żeby Karol się z tobą wyparł. Ja jestem nerwowy, ale wie to... Ja wiem, każdy z nas ma nerwy, ale to trzeba się odejść. Ty jak przychodziłeś do przechodziska, szykuty chlewnie już mieli. Wiedziałeś, na co mieli? Się piszesz. Dobra, niech mają. Niech się dalej nie rozbudowuje. Ma tyle, niech ma tyle. W domu to każdy w ogóle zlecie. Chce się rozbudować? Niech, kurde, nie wiem, państwo widzieli, kurde, specjalne tereny, takie, kurde, to sobie, niech się tam głowa 200 takich postawia. 300, kurde. Tak. Ale niech nie ma. Ale nie tutaj, kurde, dzieci nas. Ja nie chcę tutaj żadnej chlebni. 1300 jeszcze do budowy. Nie chcę żadnej chlebni. Jak pani chce, to niech pani...
pani za tym się zamieszka. Ale ja nie powiedziałam, że ja chcę. No. Słuchajcie, chcemy dojść do jakiegoś kompromisu, jakoś porozumienia. Jakiego kompromisu? Ja na początku młodzi miał za nic. Za nic miał, nie spotkał się za nic ma do tej pory. Myślę, to bym chciał. Za nic. Ale nie ze mną, tylko spotkanie z dawami ludzi. Czemu pan robił wcześniej wszystko? Dopiero potem, żeby nie daj Boże, tutaj Andrzej, tak. Mąż kurde, Dorotki, żeby i my tutaj nie zrobiliśmy. Pani, co ty z pani to też nic nie zrobiła. Nic nie zrobiła i nic by pani nie zrobiła, bo epidemia była na korzyść przykutów. Nikt nic nie wiedział. Nikt by nie zrobił. Żebyśmy my tutaj nie zaczęliśmy tego krążyć, to by to powstało. Powstało by to. Proszę Państwa, jeśli pozwolisz. Jeśli pozwolisz, ja wiem, że nerwy. Tego się spodziewaliśmy. Otóż proszę Państwa, tu się mimo, że Cię znam, wiem, że jesteś człowiek porywczy, ale wiem, że masz dobre serce, stary. Biorę to do siebie, ten zarzut, ale tak rzeczywiście nie byłoby. COVID w niczym inwestorom nie pomaga. Ja mogę jutro zawiesić to postępowanie. Poczekajcie. Ja mogę zawiesić to postępowanie i napisać tak, jak piszą. Ale co tutaj zawieszać? Jak wszyscy są przeciwko, to co tutaj zawieszać? Pozwólcie mi dokończyć. Ale nie przerywajcie, bo do niczego nie dojdziemy. Ja mogę zawiesić to postępowanie, pisząc, że do zlikwidowania zagrożenia COVID-19 nie będę rozpatrywał tego postępowania. Za 2 lata może skończy się COVID, za 3. To nie o to chodzi. My się tu spotkaliśmy, ale sprawa się nie skończy ani w tym roku, ani w następnym. I jeszcze raz powtarzam, mnie nie przekonujcie, bo ja będę zawsze za większością. Jeśli przeprowadzi się głosowanie i będzie na nie, to ja wydam decyzję negatywną. Karol o tym wie, bo powiedziałem mu na samym początku, na pierwszym spotkaniu. Poczekajcie chwilkę, ale jest procedura odwoławcza. I na tej zasadzie nie, bo nie. Tak jest prawo skonstruowane, że wieś, miejscowość, w której ma być dokonywana inwestycja, wyposażając wójta, czy każąc mu, czy sugerując mu, żeby zrobił tak, a nie inaczej, czyli wydał decyzję negatywną, w końcu się skończy ta procedura i inwestor może sprawę do sądu oddać. I sąd może wydać inny wyrok. I w końcu za 7, 8 czy 10 lat ta chlewnia może powstać. Może taka sytuacja być. Ja was o tym informuję, żeby była jasność. O mnie nie przekonujcie, bo ja już na początku powiedziałem, jaką decyzję wydam, chyba że się dogadacie. Jeśli nie, to będzie to decyzja negatywna, to dla Karola żadna nowość. O tym wspominałem już wcześniej, dlatego namawiam do zgody. Jeśli jej nie będzie, będzie po waszemu, ale ta sprawa się nie skończy. Bo jeśli chwileczkę, jeśli będzie inwestor się upierał, sprawa trafi do sądu, jak wiele takich sytuacji. Natomiast w tym czasie, proszę Państwa, mam nadzieję, prosiłbym. Jurek, proszę Cię. Proszę Państwa, pamiętajmy o jednej rzeczy, że sytuacja zmienia się i świat się zmienia. Coraz więcej możemy, chociaż prawo na chwilę obecną jest dziwnie skonstruowane, bo odbiera możliwości wypowiadania się mieszkańcom, ale są inne drogi. Powinno być wreszcie uchwalone w Polsce prawo odorowe, mierzalność zbrodów. Gdyby było prawo odorowe i mierzalność zbrodów, nie rozmawialibyśmy na tym momencie dzisiaj. Całkiem inaczej by to wyglądało, ale proszę Państwa, jest jak jest. Rozmawiajcie na chwilę obecną, na każdym etapie postępowania ja będę Państwa informował. Poinformowałem Państwa o wszczęciu postępowania. Dzisiaj się spotkaliśmy, rozmawiając na początku. Jeśli będą jakieś nowe etapy postępowania, to będę Państwa też informował. Tak jak powiedziałem na wstępie, prawdopodobnie będziemy zasięgać opinii biegłego i będziemy kwestionować niektóre zapisy raportu. Jeśli Państwo będziecie uważać, że jest to zasadne, to tak będę robił. To będę prawdopodobnie zlecał opracowanie kontraportu. No bo niektóre tutaj zapisy już widzę, że się kupy nie trzymają. Będzie tak, jak zechcecie.
zasadzie się, Karol, to od ciebie zależy. Naprawdę, tutaj w tym momencie zależy od ciebie, czy się z mieszkańcami spróbujesz dogadać, czy nie. Tak ja to widzę. No, no, bo tak niedobrze, żebyśmy się tu mocno kłócili. No ludzie, przecież młodzi my dorosli i w takie środowisko wchodzimy. Przykład jesteś od nas, my to jesteśmy stąd, więc to jak ty się zapatrujesz na to ewentualne zmniejszenie lub przeniesienie jakoś w inne miejsce? Czy w ogóle się zaparły, czy będziesz tę wojnę toczył do upartego, tak jak tutaj Jurek z tobą? I co z tego wyjdzie? Nokał czy jak? No, no coś. Nie, zareaguj to na to propozycję. Ja jestem dla jakiś. Jestem za rozmową. Znaczy, tu przez to nasienie, nie jestem za przeniesieniem, bo wiem, że jest gospodarstwo rodzinne. Po prostu dajcie mi skończyć. Że jest gospodarstwo rodzinne. Ja tą infrastrukturę musiałbym przenieść tak naprawdę, czyli wszystkie rzeczy musiałbym przenieść, a to jest no. Powiedzmy, dwa, że kosztowne, dwa, że no, powiedzmy niewykonalne z tym, że trzeba było... Rozumiem, że kosztuje. Właśnie o to chodzi, że całość... Zmniejszenie rozpadnie, że muszą być wywalne, żeby to walić z biznesmenem na 2 miliony. Nie no, za, ja jestem za tym, żeby za rozmowami jakieś... żeby ugodnie wszystko załatwić. Nie jestem na to, żeby z wami, powiedzmy, walczyć, ale no... Jestem za tym, żebyśmy jakoś porozmawiali, do jakiegoś konsensusu doszli, tak? Nie za tym, żeby... My nie patrzeć będziemy, i... bo jak tej krew nie będzie, będzie okej. Okay. Będzie fatalnie się to robić. Będzie 10 na cię to robić. I 15. To nie jest konsensus, no, że... Zobaczymy. Chciał się to zrozumieć. Nie będzie tak, nie będzie tak. Ja jestem za tym... Nie ma... Rozmawiajmy, tak? Ja jestem za tym, nie to, żeby... Powiedzieliśmy, żeby była lokalizacja zmieniona. Ja uważam. Lokalizacja. Tak sobie... To jest pierwsza sprawa. Nie chcemy tutaj lokalizacji. Chcemy normalnie żyć. Sprawa będzie w sądzie, ale czy to my cię też odwołamy do sądu? Tak, my też będziemy odwołamy. Ale jeszcze my się nie odwołamy. Nie zgodziliśmy się, tak? No już chyba nie powinno być sprawa wyjaśnione. No już pokory dane ciągle. Czemu? Pan syn zbudował ten. Czemu ty nie zbudowaliście? Weselnika drugiego. I będzie kolejny biznes. A nie kolejny. Tutaj pana syn. Do domu sen. W takim razie pani są. Myślę, że to tak, że to oczywiście wtedy jawne. To jest przeciw, to jest akcja. To może są. Głosują mieszkańcy. Tylko mieszkańcy przechodziska głosują, biorą udział w tym głosowaniu. Bądź właściciele ciała działają. No to za to wyszło. No ale czy mogę już? Tak. Co jest przeciwko inwestycji Karola Szykuta? Budowie, przeciwko budowie obozu. Nie wszyscy muszą głosować, nie ma przymusu.